pomódlmy się. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, baw do złego. Amen. Panie Jezu, błogosławimy Cię, wspominając Twoje życie na ziemi, w którym tak chętnie nawiedzałeś ludzkie domy, tak chętnie przyjmowałeś zaproszenie, by zamieszkać, żeby być u kogoś. Dziękujemy Ci, że przyjąłeś to zaproszenie także od nas i przychodzisz mieszkać wśród nas w osobach naszych sióstr i braci z Ukrainy. Witamy Ciebie. Wierzymy, że tam, gdzie jest dwóch albo trzech zebranych, Twoje imię Ty jesteś i Ty jesteś w każdym, który szuka domu. Pamiętamy Twoje słowo. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Dziękujemy Ci, że przybywasz. Błogosławimy Cię za to. Prosimy, rozgość się na tym miejscu. Bądź jego pierwszym gospodarzem. I tą swoją obecnością błogosław wszystkim, którzy w tych domach będą mieszkać razem z Tobą. Błogosław dorosłych, błogosław dzieci, które tu zamieszkają. Błogosław osoby starsze. Niech Twoja opatrzność będzie nad tym miejscem i Ty też okaż się wdzięcznością wobec wszystkich, którzy przyczynili się, by to miejsce, by ten dom powstał. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na to miejsce, na wszystkich, którzy je stworzyli i teraz tworzą przez zamieszkanie, i niech pozostanie na zawsze. Amen.